Jest. O, jest okoń, znowu ładny. Na cykatkę. Jest. Tak. Ty, to jest okoń. Ale jaja. Siemanko wam wszystkim. Dzisiaj wbiłem się znowu do tego pana, do Kuby, na łódkę. I na początku troszkę tam zaboleniem sobie porzucaliśmy, a potem przestawiliśmy się na okonie. Jak nam to wyszło, co się działo, bo pogoda jak widać jest jaka jest, ale co się dzisiaj działo, zobaczcie sobie dalej w materiale. Zapraszam was do oglądania. Cykadę założyłem. Teraz już musi być strzał. Pytanie jest jedno, tutaj kurwa te ryby na... Okoń. I to ładny. No możemy go rzucić nogi. Zobaczcie, taki ładny okonek. Na gumę nic nie chciało strzelić. To zobaczymy jeszcze raz sobie cykatką. Ma tu ciągnienie. Jest. O, jest okoń, znowu ładny. Oj, oj, oj. Okonek na cykatkę. Piękny. I co? I do wody. Idź do wody. Blum. Super. A nie mówiłem, dzisiaj jestem z diafleksem do 10 gram. Kowrotek podpięty mam harami, 2500 wielkość. Sam raz na takie jesienne okonie zestawik. Podbierakowy. Podbierak chcesz? Wychaczaczek. Wychaczaczek. Dobra, zmieniłem sobie wędkę na Citylinera ze slajterem do 7 gramów. Przerzuciłem cię. I zobaczymy. Tu sobie cykatkę założyłem, bo tu mogę troszkę bardziej sobie podrobić tym. O. To jest ile? 2,5 metra.
Ty, ja coś chyba mam. Są tu. Big fish dzisiejszy. Mówię, kurde, co mi tą szczytówką tak telepie. Taki maluszek. Uciekaj. Są tu. Trafiliśmy na ukonie. Jest. Chyba siedzą. Okoń. Puścił. Tutaj już blisko. Tutaj jak. Ale zajebał. O. Okoń. No, bija go koń. Podbierakowy. Okoń. A nie, nie duży. No idzie na bok. Ja flek z 8 gra. Diaflek z 8 gra. Pięknie. Jest. Piękny, zobaczcie jaki okonek. Teraz taka bateria i zmieniamy miejscówę z Kubą, zobaczymy. Popłyniemy sobie trochę dalej. To zdrówko. Dobra. Jest. No nie mów, że taki mały wziął. Taki mały okonek. Ale nie wiem, czy to nie szczupak. Nie, szczupak albo bobek. Kurwa, na mojego nie chcę, no. Za duży. Co? Za duży mam. To chyba szczupak to będzie. Może być bobek. To jest okoń. Ale jaja. Cztery dychy równiutkie na styk. Równiutkie, no. No nie spodziewałem się. No ale z Kubą zawsze takie niespodzianki jakieś się potrafią przydarzyć. Słuchajcie, oczywiście co robimy z takimi rybami? Wypuszczamy je. Ja już w samochodzie, 4 godzinki łowienia, niecałe może nawet, i wynik jaki był, taki był, sami widzieliście. Jestem mega szczęśliwy, że wreszcie no, z początkiem tej jesieni trafiłem pierwszego 40-ka w tym roku okonia i no petarda. Fajnie, fajnie, piękny, gruby okoń, ale widać, że jeszcze się ten żer nie zaczął. Mam nadzieję, że się niedługo ruszam, bo już woda się ochłodziła i myślę, że teraz będzie tylko coraz lepiej. Więc jak podobał Wam się materiał z tego pływania naszego z Kubą dzisiaj, pamiętajcie, zostawcie łapkę w górę, subskrybujcie. Z czoła!